ciemności. Chcę, żebyś do mnie wyszedł teraz. Zostaniesz uzdrowiony. Tak, bądźcie jeszcze ciszej przez chwileczkę, bardzo proszę. Tak jak Twoje grzechy zostały poniesione na krzyżu Golgoty, tak Jezus rozchorował się wszystkimi chorobami. Nie ma takiej choroby, którą nie rozchorował się Jezus Chrystus. Słowo Boże mówi, że w Jego ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. Jego ranach i sińcach. W Jego ranach i sińcach. Ja zostałem uzdrowiony z nowotworu. W 3 tygodnie zniknął z mojej twarzy nowotwór. Mówiłem do Niego. On uzdrowił mnie z nowotworu. Jest tu wiele ludzi pouzdrawianych. I coś wam powiem. To nie jest kwestia, że się Bóg nad tobą zlituje i dzisiaj cię uzdrowi. Nie. Bóg uzdrowił. Bóg uzdrowił. Bóg uzdrowił. Na krzyżu Golgoty nastąpiło uzdrowienie. Jezus rozchorował się wszystkimi chorobami. Wszystkimi. Rozumiecie? Choroba na ziemi jest nielegalnie. Choroba fizyczna, choroba mentalna jest nielegalnie. Bo diabeł jest nielegalnie na ziemi. Nie ma takiej choroby, która nie została uzdrowiona. Mamy uzdrowienia z AIDS. 2 razy zostali na naszych oczach uzdrowieni ludzie z AIDS. Zrastały się kręgosłupy, wydłużały się nogi, zmniejszały się komory serca. Ślepi zaczynali widzieć, głusi słyszeć. Byliśmy świadkami odrastania ucha środkowego i części jelit. Nie ma takiej choroby, z której nie można być uzdrowionym. Przez co? Przez wiarę. W co? W to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty. Do tego się nic nie dodaje. O to się nie prosi, to się bierze. Rozumiesz? To jest nam dane za darmo z łaski. To samo dotyczy demonicznych sił. Żadna demoniczna siła nie ma władzy nad tobą. Żadna. Możesz być wyswobodzony. Ja miałem mega demony. Byłem alkoholikiem, narkomanem, 3-krotnie umierałem od kraka. On mnie uwolnił w jednej chwili, bez terapii. Ja sam jestem terapeutą, ale ja tobie nie mówię o terapii. Ja tobie mówię o cudach. O cudach. Ja wierzę w cuda. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty diabeł został pokonany. Tam był wielki pal wokół krzyża. Niebo się zaciemniło. Rozumiecie? Bo było takie zgrupowanie demonicznych sił. Ale Jezus to pokonał. Alkoholizm jest pokonany. Narkomania jest pokonana. Uzależnienia są pokonane. Pornografia, wszeteczeństwa są pokonane. 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 Homoseksualizm jest pokonany. Z tym się nie rodzimy. Ludzie. Rozumiecie? Można być wolnym. Wolnym. Człowiek wolny to człowiek nie będący w żadnych kajdanach niewoli. Rozumiesz, to jest wolny człowiek? Nic na ciebie nie musi wpływać. Nic i nikt. Bóg mówi do nas. Bierzcie swoją wolność. Czy ty ją weźmiesz? To jest twoja decyzja. Bieda na ziemi jest nielegalnie. Bóg nie jest Bogiem wiązania końca z końcem. Bóg jest Bogiem obfitości. Obfitości. Bo Słowo Boże mówi, że Chrystus stał się ubogi, abyśmy co? I Jego bogactwem byli ubogaceni. Dlaczego? Żebyśmy mogli szerzyć Królestwo w mocy. Nie dlatego, żeby się puszyć z pieniędzy. Rozumiesz, o co chodzi? Nie dlatego, ale dlatego, żeby kasą szerzyć królestwo, żeby ułożyć na królestwo, na ludzi, którzy potrzebują zbawienia, na sieroty, na wdowy, żeby to robić, rozumiecie, potrzebujemy szmalu. Skąd ten szmal? Z krzyża, halleluja! Z krzyża, rozumiesz mnie? Masz być milionerem, po co? Żeby szerzyć królestwo! Rozumiesz? Dalej możesz odbierać chleba z używanymi ciuchami, ale masz być pieniądze, aby szerzyć królestwo. On złamał twoje ego i on teraz chce złamać biedę w twoim życiu. Cokolwiek w twoim życiu jest nie w porządku, nie zostawaj w tym. Rozłamy w małżeństwach są nielegalne. Rozumiesz, o co chodzi? Nielegalne. Gdzie jest moja żona? Tam się, tam, o tam. Chciałem ją zastrzelić. Biłem ją, jak była w ciąży. Rozumiecie? Niszczyłem ją do spodu. Przyjeżdżała do mnie przez wiele lat do więzień. Kiedy powiedziałem, że się narodziłem z Bożego Ducha, to chciała wyjść. Owa wyszła z widzenia. Powiedziała, nie, ty jesteś debilem. To ty się nawróciłeś, ty. Ale wiecie, co się stało? On podniósł nasze małżeństwo. Wiecie, co Bóg robi? Podnosi małżeństwa. Podnosi małżeństwa. Podnosi je. Relacje rodzinne naprawia. Łączy dzieci z rodzicami. Rozumiesz? Dochodzi do rzeczy, które są niemożliwe. Tych twoich ludzi się rozwiodło, jak byli w świecie. Rozwiedli się, zostawili się, a potem poznali Jezusa. Wiecie, co zrobili? W listopadzie tutaj brali ślub z powrotem. Rozumiecie? Dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo Jezusa poznali. Jezusa. Pogadajcie z nimi, jak to jest 2 razy brać ślub z tym samym człowiekiem.
Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem cudów. Czegokolwiek potrzebujesz, ja chcę, żebyś teraz tutaj do mnie przyszedł. Żebyś powiedział krótko, co tobie jest. Zostaniesz uzdrowiony, zostaniesz uwolniony, a potem cię pouczymy, w jaki sposób utrzymać swoją wolność. Bo przez cud otrzymujesz coś, a potem przez wiarę musisz to otrzymać. Utrzymać. Rozumiesz, o czym ja mówię? Zrób to po prostu. Nie kombinuj. Porzuć swoją głupawą pychę i myślenie, że jestem, och, ja tak logicznie wszystko przyjmuję. Ja nie wiem, jak to jest, że raki znikają. Wiesz, o co chodzi? Nie jestem onkologiem. Mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia, ale wiem jedno. Kładziemy ręce na ludzi, znikają raki. I co? I koniec. No i koniec. I koniec. Wczoraj słyszałem świadectwo. Kobieta miała 800 markerów, to się chyba tak nazywa przy badaniach. Była zaraczona. Położyli na nią ręce. Poszła na badania za 2 tygodnie 30. Lekarz otworzył oczy, proszę ciebie, jak żaba. Co się stało? Jak to, co się stało? Krzyż. Moc krzyża działa! Dla kogo? Dla ciebie i dla mnie. Za co? Za darmo. Za darmo. Za darmo. Chcecie się dowiedzieć, jak się uzdrawia z autyzmu? Porozmawiajcie z tą kobietą. Zostało jej dziecko uzdrowione z autyzmu. Ludzie mówią, to jest niemożliwe. Możliwe, proszę bardzo, zapytaj się jej, niech ona ci opowie. Zapytaj się tego człowieka. Ma 2 klasy szkoły specjalnej, jak miał 5 lat, tylko pedofil zgwałcił. Proszę ciebie, dzisiaj ma firmę, a potem poszedł pedofila. Powiedział, że pedofilowi wybacza. Spytaj go się, jak się pedofilom wybacza. Spytaj go się, jak się zakłada firma, jak się nie umie czytać. Czytać nie umiał. Pierwsza książka, którą zacząłem czytać, to była Biblia. Wiesz, jak to się nazywa? Cud. Bóg jest Bogiem czego? Cudów. 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 To jest Bóg cudów. Cudów. Takiego Boga wierzymy. Takiego Boga. Amen. Grajmy. Będziemy się modlić o chorych. Przynosić przez wiarę Bogu rzeczy. Tylko ci... Okej. Płuca rozkazujemy, bądźcie zdrowe i silne. Oskrzela, krtań, głośnia, tchawica. W imieniu Jezusa bądź zdrowa. Gardło bądź zdrowe. Migdałki bądźcie zdrowe w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Każda zaraza, odsuń się teraz od niej. To jest dziecko Boże, nie masz władzy nad nią w imieniu Jezusa. Układ odpornościowy bądź mocny i silny. To Boży sługa, odsuń się od niej. Diable, zapieraj łapy od jej układu odpornościowego. Zdrowe ciało. Zdrowe ciało, silne ciało, przez potężne imię Jezus. My w tej chwili usuwamy każdy skutek infekcji w tym ciele, w imieniu Jezusa Chrystusa. Holy Spirit, jakie naprawy, jakie nelarmy, jakie Jezus. Jedną kora larmy, jakie krajzy, jakie nema, nakładcie na nią ręce. Jakie toro larabady, jakie w imieniu Jezusa przeklinamy każdą chorobę i niemoc. Każda choroba i niemoc usuń się. W imieniu Jezusa, teraz mówię do ciebie, demoniczny zespole stojący za jakąkolwiek formą ataku chorobowego, za jakąkolwiek formą ataku nieszczęściami. W imieniu Jezusa usuń się teraz. W imieniu Jezusa przekleństwo pokoleniowe jesteś złamane przez krew Jezusa, przez Jego imię. Ona jest odcięta, to dziecko Boże, diable zabieraj swoją ciemną rękę z jej życia. W imieniu Jezusa, mówimy do was teraz wszystkie demony, które chodziłyście za nią, atakowałyście ją chorobami, niemocami, jakąkolwiek formą zniszczenia. Bom! Odcinamy wasze możliwości. Rozbijamy wasze organizacje teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Diable, zabieraj łapy. A ty ciało przyjmuj teraz pełne uzdrowienie. Pełne uzdrowienie. Błogosławieństwo i uzdrowienie. Błogosławieństwo i uzdrowienie. Maka bara bala baje meke bele koro bala ba. Irologo to ją mena bena neka bara piba baba heka roszuki. Duchu Święty wypełnia ją. Duchu odnowy wypełnia ją. Duchu odnowy wypełnia ją. Duchu odnowy wypełnia ją. Maka la bara la la make de mene barisa. Pełne uzdrowienie. Pełne uzdrowienie. Maka la praji. Loro mare 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 seke. Namaszczenie do uzdrowienia. Namaszczenie do przełomu, namaszczenie. A ty podły duchu odrzucenia, bon od niej! Zabieraj swoje łapy!
Ty, duchu torturujący ją od dzieciństwa. O, wąt teraz. O, mówię do ciebie, sierocy duchu. Zabieraj łapy z niej w imieniu Jezusa. O, ty demoniczna siło gniewu. Odejdź. Odejdź teraz. Odejdź. Odejdź. Niedowiarstwo. Przeklinam cię. Zabieraj łapy od niej. Wąt. Wąt. Wąt teraz. Niedowiarstwo. Wąt. Ty, religijny duchu niedowiarstwa. Wąt. Wąt. Wąt teraz. Wąt. Nie masz władzy nad nią. Odbieram ci w tej chwili każdą możliwość dotykania jej. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. A kapera golomoke na manasyka na basanga de la ors. Orylardy, Jesus. Nowy człowiek. Nowy człowiek. Nowe stworzenie. Dusza teraz bądź podległa odrodzonemu duchowi. Przyjmuj jego dyrektywy. Ciało bądź zdrowe. Bądź zdrowe. Święty Duchu wiary wypełnia je. Wypełnia je, Święty Duchu wiary. Aleluja. Aleluja, Jesus. Aleluja. Usiądź tam koło tej dziewczyny w niebieskiej koszuli. Połóż na nią Monika ręce. Jesteś moją siłą. Jesteś moją drogą. Tym zbawieniem. Czujesz ból teraz? Połóż na nią ręce, Leszek. Panie Prezydencie, Aśka, chodź tutaj, połóż ręce na nią. W imieniu Jezusa Chrystusa kolano rozkazujemy ci, bądź zdrowe teraz. Ból usuwamy cię teraz. Nakazujemy, aby każda część tego kolana wróciła do normy przez imię Jezus. Ciało przyjmuj pełne uzdrowienie teraz. Mięśnie, stawy, ścięgna, kość. Każda część kolana, bądź zdrowa teraz. Usuwamy w tej chwili każde zwyrodnienie. Usuwamy w tej chwili każde zniszczenie. Ból usuń się teraz przez imię Jezus. Zabierz ręce, zabierzcie ręce z niej. Czujesz ból w tym kolanie? Jakiś? Jakikolwiek. Przy jakim momencie ruchu? Tutaj, tak? Czujesz, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja przeklinam każdą martwicę kości. Ja nakazuję, aby to kolano zaczęło prawidłowo pracować. W imieniu Jezusa Chrystusa. A spróbuj zrobić, Panie Boże. Czujesz nacisk? Nie czujesz teraz nic? Amen. Dziękuję za to Bogu. Aleluja. Usiądź i dziękuj Bogu. Proszę. To jeszcze potrzebuję modlitwy. Ole, prędzej, Beata, chodź. Połóż na nią ręce ze mną. Hapakaba, rama, sekele, manara, lara, masanga. Święty Duchu odnowy. Wypełnia ją teraz. Święty Duchu odnowy. Teraz. Święty Duchu odnowy. Każda dziecina. Każda dziecina. Siła, niezależność od ludzi, niezależność od okoliczności, niezależność od emocjonalnych wpływów. Od nowa, chodzenie w duchu, 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 wpływ ducha, odrodzonego ducha. Siła, 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 siła. Siła, siła w imieniu Jezusa. Ja przeklinam wszelkie czary, uwolnione do jej życia czegokolwiek człowieka. W imieniu Jezusa ja przeklinam wszelką zależność od ludzkich słów, od słów krewnych, od słów rodziców. Ja usuwam to w imieniu Jezusa. Nowy człowiek, niezależny, będący pod wpływem Bożego Ducha jedynie. Módl się o nią brać.
Zostaw jego głowę. Zostaw to teraz. W imieniu Jezusa. Ja zaklinam Cię.